Cześć, jestem Michał. Razem z dziadkiem, który jest doświadczonym urologiem, założyliśmy firmę Uroszost. Stworzyliśmy siedzisko, które sprawi, że leczenie zapalenia prostaty stanie się efektywniejsze. Jest kilka typów zapalenia prostaty, ale nasze rozwiązanie skupia się szczególnie na najczęstszym z nich, czyli przewlekłym bezbakteryjnym. Tutaj częstotliwość jest podobna do częstotliwości cukrzycy. Tak samo poziom stresu w tej chorobie okazuje się, że jest podobny jak u osób po zawale. Nie ma wystarczająco skutecznego leczenia. Są masaże prostaty, można to leczyć przeciwzapalnie, można to leczyć lekami antyoksydacyjnymi, no ale nie ma idealnej metody. Efekt terapeutyczny naszego rozwiązania uzyskujemy dzięki specjalnemu wyprofilowaniu siedziska, które powoduje zmniejszenie napięcia mięśni dna miednicy mniejszej, uwalnia prostatę od niepożądanego ucisku, no i poprawia krążenie w dolnej połowie ciała, co przekłada się na lepsze działanie leków. Zajmuję się tym, ponieważ jest to bardzo częsta, uciążliwa choroba. Szkoda mi mężczyzn, którzy na nią chorują, dlatego że nie mogą normalnie siedzieć bez bólu, nie mogą normalnie skorzystać z toalety. Po prostu chciałbym im pomóc. Poza tym w mojej rodzinie jest głęboko zakorzeniona tradycja do medycyny, dlatego że mój dziadek, tata, wujek, oni wszyscy są urologami. Ja sam studiuję medycynę i chyba jest w genach. Wawaca polecił mi Marcin z Adamedu i szczerze mówiąc jestem mu za to bardzo wdzięczny. Dzięki niemu też dowiedziałem się, że w mojej firmie było więcej dziur niż sera, a Wawac pozwolił mi te dziury załatać. Wawac to coś więcej niż program akceleracyjny. Wawac to aktywna, żywa społeczność. Dobrze naszą współpracę z Wawac, dokładnie z zespołami z Wawac, ilustrują dwa projekty. Pierwszy z nich to Onkografem, trzecia edycja. Drugi przykład, Uroszost i czwarta edycja. Adamet to dziś także Adamet Venture Capital, czyli gotowość do inwestowania w projekty, dla których nie jest wymagana natychmiastowa synergia czy możliwość bezpośredniego wdrożenia produktu do portfela grupy. Choć jesteśmy firmą biotechnologiczno-farmaceutyczną, nasze zainteresowania wykraczają poza projekty, które dotyczą tylko technologii, których działanie ma charakter farmakologiczny. Interesują nas również wyroby medyczne, zarówno takie, które mają charakter diagnostyczny, ale także takie, które mogą być interwencją terapeutyczną, obok leków. Doskonałym przykładem takiego projektu, takiego przyszłego produktu jest siedzisko Uroszost. Uroszost to firma rodzinna. Uroszost to innowacja, za którą stoi lekarz o wielu dekadach doświadczenia. Jednak dla mnie przede wszystkim Uroszost to Michał Szostek, jego osobowość i determinacja we wdrażaniu tej innowacji na rynek. Wierzymy, że w polskich naukowcach i startupach tkwi potencjał do prawdziwie przełomowych innowacji. Czekamy na zespoły, które są gotowe przekładać wyniki prowadzonych badań na konkretne produkty i usługi dla sektora ochrony zdrowia.